Jesteśmy pod siedzibą Parlamentu Europejskiego. Za moment protest rolników skieruje się właśnie tutaj, aby wyrazić swój sprzeciw wobec polityki klimatycznej realizowanej przez Unię Europejską, a także polityki handlowej. Europejski Zielony Ład dotyka teraz bezpośrednio rolników i to rolnicy jako pierwsza grupa społeczna pokazali konsekwencje płynące z Europejskiego Zielonego Ładu. To rolnicy pokazali, jak ważnym jest zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego. To rolnicy poświęcili swój czas, by protestować na warszawskich ulicach, a dziś na ulicach Brukseli. I to rolnicy uświadamiają nas, jak niebezpiecznym dokumentem jest Europejski Zielony Ład. Dziękujemy rolnikom za ich pracę. My obiecujemy, że będziemy bronić interesu wszystkich konsumentów i będziemy bronić interesu rolników, a także ich pracy. 9 czerwca głosuj na Konfederację. Dziewiątego czerwca oddaj głos na listę numer 2. Konfederacja, wolność i niepodległość.